Jestem przy ulicy bezpośrednio prowadzącej na osiedle Iwony Wieczorek Czarny Dwór. Tutaj się kończy park Regana. Akurat jakaś karetka coś jedzie, ale chcę Wam pokazać parking. Bo jeżeli Pan z ręcznikiem zaparkował gdzieś swój samochód blisko parku Regana, no to to mógłby być ten parking. Tutaj, jak widzicie. No i on jest dość blisko parku, jest przy samym parku Regana. A tutaj jest osiedle Czarny Dwór Iwony Wieczorek. A tutaj za chwilę już idę do parku Regana. Dobra, jestem na osiedlu Czarny Dwór Iwony Wieczorek. Nie wiem dokładnie, gdzie, w którym ona bloku mieszkała, ale rzeczywiście Adria, która była jej sąsiadką, z powodzeniem mogła zostawić rzeczy na balkonie, bo te balkony na parterze są bardzo nisko. Tu jest jakaś klatka sodowa, wygląda nawet jak ta Iwony Wieczorek, ale co jest ważne, że filmuję, dlatego że rzeczywiście jest kamera i nawet właśnie Janusz Szostak, mówiąc o nierzetelnej pracy policji, mówił o tym, że zaginęły te nagrania. Nie mamy pewności, czy ona wchodzi do domu, czy nie, chociaż kamera jest, działa, tylko nie zdobyliśmy tych nagrań z kamery. I tu już wychodzę w kierunku parku Regana. Możliwe nawet, że Adria mieszka, była gdzieś tutaj, a Iwona poszła dalej do następnego budynku prosto. Ale nie mam tutaj pewności, zresztą to nie jest... Myślę, że to nie jest dość ważne w sprawie, zresztą jej mama się już przeprowadziła, więc oni już tutaj nie mieszkają na tym osiedlu. Samochód przed samym domem, wszędzie są miejsca parkingowe, więc jak ktoś ją uprowadził spod samego bloku, to jak najbardziej mogłoby być to możliwe, o ile głośno nie krzyczała i dobrowolnie wsiadła do tego pojazdu, nie? No bo tu za... po drugiej stronie ulicy jest już park Regana i się mówi, że może wpadła pod samochód, ale to byśmy ją słyszeli, że coś się stało. Natomiast ta ulica jest bardzo mała. Ja przeszłam tutaj właściwie na szagę, też tak jak ona przechodziła na skróty. No dobra, tutaj jestem dalej przy Jelitkowskim dworze, czy Czarnym dworze. W każdym razie tu znalazłam taką dróżkę przez park Regana. Prawdopodobnie właśnie nią Iwona przeszła na drugą stronę ulicy, jeżeli szła na skróty. Co ciekawe, tu jest też parking drugi dla samochodów z innych miast, którzy chcą zatrzymać się, aby w morzu wykąpać, więc tu jest kolejny duży parking dla samochodów. Ale ja pójdę teraz tą uliczką parku Regana. Oczywiście jest dzień, więc nie wiem, czy to ma sens. Może i ma, bo ja widzę, że te zalesienia tutaj to są takie konkretne, że potem będę się zastanawiać, czy było to możliwe, żeby ktoś tutaj ją zamordował i ukrył na jakiś czas, nawet na kilka godzin ciało. Jak wiecie, jest też taka sprawa Joanny. Opowiadałam też Wam o niej, że jak została zamordowana w biały dzień, też w parku przy dworcu kolejowym, to złoczyńca tylko ukrył jej ciało krzakami, gałęziami, a rodzina, która ją oczywiście na oślep szukała, nie znalazła tego ciała w ciągu dnia, a on w nocy przyjechał taczką, zabrał to ciało i zakopał w bezpiecznym miejscu, także przez lata nikt tego ciała nie odnalazł. Ale jej telefon się zaczął odzywać, bo był taki głupi, że telefon, który od niej ukradł, dał swojej żonie. Tutaj wychodzę już na taką drogę bardziej tą rowerową już, nie? Że jak ona tutaj zaginęła, to ciągle można było właśnie przejeżdżać obok niej rowerami. Więc ja idę teraz tą główną promenadą, którą Iwona Wieczorek na pewno szła. W kierunku idę wejścia na plażę 63, ale po drodze chcę się zatrzymać na chwilę przy wejściu na plażę 58, bo najprawdopodobniej właśnie przy tych ławkach Iwona spotkała Patryka i jego dwóch kolegów. No i zbliżam się do wejścia na plażę 58. Sprzedają coś, jakieś żarcie w tym miejscu, gdzie siedział Patryk z kolegami. I najprawdopodobniej to jest to skrzyżowanie tutaj.
I ona, idąc do domu, tak, najprawdopodobniej poszła tędy. Właśnie, nawet się mówi, że Patryk zeznawał, że siedzieli na ulicy obrońców Wybrzeża, więc to tutaj właśnie na tych tutaj ławkach. Patryk zeznawał właśnie, że tutaj siedzieli, więc to są te dwie ławki. Iwona szła stamtąd, tak, tu chciała skręcić na ulicę obrońców Wybrzeża, no ale tutaj na tych ławkach spotkała Patryka ze swoimi kolegami, którzy piwkowali. No i gdzieś razem poszli. Idę na plażę przy wejściu 58, czyli nie tam, gdzie kamera ją zatrzymała, znaczy złapała, ale tam, gdzie siedział Patryk z kolegami. Zdejmę buty, żeby wejść na tą plażę. Po raz pierwszy wchodzę na plażę w Gdańsku, ale fajnie, w ogóle jest dzisiaj bardzo gorąco, może będę pływać, jeszcze nie wiem jaka jest woda, nie wiem nic, tutaj mamy wydmy, nic tutaj się jej stać raczej nie mogło, bo one są ogrodzone. Zobaczcie jak pięknie, o, jaka wielka plaża, o cool, o ja, cię nawet statki tam są widać. Jacyś ludzie w kręgu siedzą. Ojejku, jak ja chcę dotknąć stopą. Taka bardzo, bardzo szeroka. Taki mam klimat jak Tomasz Mann na Lido w Wenecji. Wiecie, coś takiego bardzo mi się przypomniało. Wiecie, no wiecie, co jest lepiej niż w Portugalii. Puszelki! O, ale ciepła woda! Ile ptaków! Mewy! Jaka ciepła woda! O, nie ma fal prawie w ogóle. Przede mną jest wejście na plażę 63. Właśnie w tym miejscu zaginęła Iwona Wieczorek. Tutaj mamy tą kamerę obrotową. Nie mogę tego przybliżyć, ale nieważne. I tutaj jest ten bar Chili Willy. Wszystko jest no, trochę inaczej. No, mamy tutaj te hulajnogi. Ten bar Chili Willy jest taki bardziej, wydaje się, no, zalesiony. Nawet nie wiem, tak, Chili Willy, nazywa się Chili Willy. I tutaj już mamy wejście na plażę, gdzie też mogła skręcić. Mogła pójść prosto, przejść drogą dla pieszych, a szła stąd. Czekając na autobus usiadłam na rybę, więc jem rybę, piję piwo. I za mną jest statek, a tak naprawdę jestem ciągle przy wejściu 63, gdzie Iwona Wieczorek zaginęła, więc ja sobie robię wakacje, świetnie się bawię, a tak naprawdę dla kogoś to był dramatyczny czas. Ona tutaj nie zaginęła w tym miejscu, tylko ostatnia kamera ją nagrała w tym miejscu. Natomiast ja też takie mam przypuszczenia, że tak było dużo ludzi na tej kamerze, dlatego że wszyscy opuszczali akurat ten bar, czyli Willy, dlatego że zrobiło się po prostu jasno w tym momencie, kiedy ona tutaj przychodziła. I wiecie, ludzie, którzy imprezowali w tym barze, on jest dość duży. Jeszcze raz widzicie tą kamerę obrotową. Ona działa, patrzyłam, czy działa, obraca się, nagrywa, więc najprawdopodobniej nie zarejestrowała. Aleksandra Detektyw. Tu jest wejście na plażę właśnie 63. Tam widać już morze. Prawdopodobnie poszła prosto, ale mogła tutaj przejść tymi pasami, bo kamera udowadnia nam swoją obrotowością, że mogła pójść wszędzie. No i tu jest ten bar Chili Willy, tak? No ja myślę, że się tutaj nie zatrzymała, aczkolwiek jest to możliwe, że weszła do tego baru. Jest takie okrutne słońce, że nie wiem jak to się nagrywa, ale może wejdę tylko w cień, żeby to nagrać. O, tutaj jest godzinne otwarcie. Bar Chili Willy wygląda tak. Bardzo ciekawe. Thank you.
Jakbyście nie wiedzieli, to jest to miejsce, w którym Iwona Wieczorek pokłóciła się z Adrią, Pawłem, Adrianem i Markiem i wyszła pokłócona tutaj w tym miejscu. Jeszcze próbowali się pogodzić, ale Iwona poszła w stronę promenady, czyli wygląda na to, że poszła w tamtą stronę. No i tam już szła bez butów do domu, do Gdańska. W środku można właśnie pójść na kawę, jest kantor, można wymienić pieniądze i oczywiście można kupić pój. Tak. Na górze jest jednak jakiś bar, do którego pójdę, zła kobieta. Nie wiem, czy mnie z kamerą nie wywalą stamtąd szybko, ale jestem ciekawa, bo na pewno właśnie gdzieś tutaj te panienki kiedyś się bujały. Więc jakiś taki klimat pozostał. Zobaczcie, jest klimat party. A, czyli jednak jest jakiś bar w środku. O. Okazało się, że jest wystawa robotów, ale już nie poszłam na tą wystawę, więc tutaj jest po prostu jakaś galeria taka wystawowa, a nie bar. Ja już myślałam, że tutaj będzie bar, ale okazało się, że nie. Że jest po prostu wystawa jakaś. Roboty czekają na ciebie. Ale nie pójdę do niej. Nie wiem, co to ma wspólnego z Iwoną Wieczorek, ale jestem na Molo w Sopocie, jest cudownie. Ona oczywiście na to Molo tutaj nie doszła, tylko poszła na piechotę z Krzywego Domku promenadą do Gdańska, ale ja się tutaj zatrzymałam, bo jest przepięknie! Pozdrawiam Was z Sopotu bardzo serdecznie. Zobaczcie, jak się w ogóle tam świecą budynki, niesamowite, jak jest piękny zachód słońca. Nie mogę tego powiększyć, nie chcę się powiększyć. A, widzicie mnie. Find a real. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show. We're coming to win it. Find the real, find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show, we're coming to win it.